Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego bąki trzeba puszczać głośno? Z naszego wideo dowiesz się, co się stanie, jeżeli będziesz powstrzymywać bąki. Najwyższy czas się dowiedzieć, dlaczego bąki lepiej puszczać z efektem dźwiękowym, głośno informując otoczenie o swoich procesach naturalnych i dlaczego ciche bąki mogą być niebezpieczne dla twojego zdrowia. Każdy twój bąk ma unikalny skład, ale w przybliżeniu składa się w 60% z azotu, w 5% z tlenu, w 15% z dwutlenku węgla, w 20% z wodoru oraz z metanu, amoniaku i siarkowodoru. Gazy, które wypuszczasz przez odbyt, zaczynają tworzyć się jeszcze w jamie ustnej, kiedy razem z jedzeniem połykasz tlen i azot. Ale przed bąkiem jeszcze długa droga, ponieważ ogólna długość ludzkiego jelita wynosi około 5 metrów. Swoją drogą, dzięki temu możesz spokojnie pić gorącą herbatę. Zdąży ostygnąć po drodze i nie poparzyć jej odbytu. W górnej części jelita cienkiego, podczas trawienia tłuszczów przy pomocy soku żołądkowego, sekretnej pracy trzustki, jelita i wątroby, dochodzi do wytworzenia znacznych ilości dwutlenku węgla. Jeszcze trochę dwutlenku węgla wytwarza się w jelicie grubym, w wyniku pracy bakterii jelitowych. Oprócz tego, metabolizm drobnoustrojów w świetle jelita grubego prowadzi do wytworzenia dużych ilości wodoru. Lokalne bakterie wydzielają również amoniak i metan. Ciekawe jest to, że u około 1/3 ludzi zawartość metanu w kale jest podwyższona, dlatego gęstość odchodów jest mniejsza niż gęstość wody i fekalia wypływają na jej powierzchnię. Podczas pracy bakterii w jelicie grubym wytwarza się jeszcze jeden gaz – siarkowodór, z powodu którego wypuszczane gazy mają nieprzyjemny zapach, podobny do zapachu zgniłych jajek. Zazwyczaj siarkowodór stanowi nie więcej niż 1% ogólnej objętości bąka. Poza tym bąk to wysoko skoncentrowany dwutlenek węgla i wodór. Z powodu takich proporcji gazowej mieszanki, bąk wydobywa się z ciebie gwałtownie i bardzo głośno. Ale jeżeli w jelicie cienkim dochodzi do zaburzenia składu flory bakteryjnej albo do innych awarii w jego działaniu, to w dolnych częściach układu trawiennego nasilają się procesy gnicia i fermentacji, czyli zwiększa się ilość wytwarzanego przez bakterie siarkowodoru. To doprowadza do zachwiania równowagi. W każdym bąku obniża się udział dwutlenku węgla i wodoru, które odpowiadają za głośność podczas wypuszczania gazów przez odbyt, ale równocześnie wzrasta udział siarkowodoru. Oprócz dyskomfortu z powodu nieprzyjemnego zapachu, taki cichy, ale cuchnący bąk może sygnalizować uszkodzenie śluzówki jelita albo jego stan zapalny. Swoją drogą, na dużych wysokościach, z powodu niższego ciśnienia atmosferycznego, gazy obecne we krwi szybciej chcą się wydostać na zewnątrz, dlatego w górach będziesz częściej puszczać bąki, mniej więcej co 11 minut. W takich chwilach można się tylko cieszyć, że budowa układu pokarmowego człowieka nie jest taka sama jak u szkarłupni, których żołądek ma kształt litery U, przez co ich odbyt znajduje się tuż obok otworu gębowego. A teraz, kiedy wiecie, że ciche bąki są niebezpieczniejsze dla zdrowia, będą was cieszyć głośne, zdrowe bąki znajomych? Napisz, co o tym myślisz w komentarzach. Nie zapomnij o zostawieniu nam łapki w górę oraz subskrypcji na naszym kanale. Do zobaczenia w następnym materiale.